Praca operatora numeru alarmowego nie należy do najprostszych. Największym wyzwaniem jest samo to, w jakim stanie jest zgłaszający. Często po prostu przez jakiś natłok zdarzeń, natłok słowotok często, ciężko dojść do słowa. Projekt nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, który przyjął rząd, ma na celu m.in. docenienie tej grupy zawodowej. Ustawa wprowadza przede wszystkim gradację stanowisk dla pracowników centrum, co zwiększy motywację i wydłuży okres pracy. Mamy nadzieję, że zredukuje zdecydowanie rotację pracowników w centrach powiadamiania ratunkowego. Ustawa wprowadza utworzenie Krajowego Centrum Monitoringu, które będzie nadzorowało techniczne funkcjonowanie systemu, ale także będzie zajmowało się organizacją i przeprowadzaniem szkoleń ogólnopolskich dla wszystkich operatorów. Operatorzy mają zostać objęci ochroną, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Surowsza będzie więc kara, na przykład za groźby kierowane pod ich adresem czy utrudnianie pracy. Do tej pory tej ochrony nie było. Byliśmy zabezpieczeni kodeksem wykroczeń, który stanowił, że za blokowanie linii alarmowej grozi kara grzywny do 1500 zł i ograniczenie czy pozbawienie wolności do lat 3, o ile się nie mylę. Numer 112 łatwo jest zapamiętać i to dobrze, gdy trzeba szybko wezwać pomoc w sytuacji alarmowej. Nie zawsze jednak tak jest. Zdarzają się telefony, gdzie ludzie proszą o pomoc elektryka, hydraulika, ślusarza. To nie jest coś, czym my jesteśmy w stanie się zająć i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie pomóc takim osobom. Niestety nie jest to jedyny problem pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Często to są trudne zgłoszenia. Dzwonią do nas też ludzie, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie i często są to ludzie, którzy tę odpowiedzialność starają się zrzucić na nas. Zgodnie z projektem ustawy w każdym centrum ma być zatrudniony psycholog na pełen etat, a tam, gdzie liczba operatorów jest większa niż 100, zatrudnionych będzie 2. Na szczęście jednak stres i presja czasu to nie wszystko. Fajne jest uczucie, jak się udaje to życie uratować, to wzburzenie opanować, przezwyciężyć tę taką chwilową złość i taką niemoc. Pracownicy Olsztyńskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyjmują około 2000 zgłoszeń na dobę, a w sezonie wakacyjnym nawet ponad 3000. Korzystajmy z ich pomocy w sytuacji, która tego wymaga, gdyż w zeszłym roku było około 56% nieuzasadnionych połączeń.